Wykonawca wyrzucony z inwestycji tramwajowej w Mysłowicach. Na początku stycznia Tramwaje Śląskie wypowiedziały umowę spółce NDI z Sopotu. Jak argumentują tramwaje, wykonawca nie wywiązywał się z umowy. Ostatni przesunięty już termin zakończenia robót minął 5 grudnia 2022 roku. Do tego terminu wykonawca nie dość, że nie skończył tej inwestycji, to tak na dobrą sprawę ta inwestycja jest, tak szacujemy, na około 30% dopiero zrealizowana. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby dłużej tolerować taką sytuację. Stąd decyzja zarządu o odstąpieniu od umowy. W tej chwili rozpoczyna się inwentaryzacja placu budowy. Ona będzie pewnie trwała kilka tygodni. Dopiero po zakończeniu inwentaryzacji Tramwaje Śląskie będą mogły przygotować nową dokumentację przetargową i ogłosić postępowanie na wybór nowego wykonawcy. Tramwaje nałożyły na NDI karę finansową w wysokości prawie 7,5 miliona złotych. Współinwestorem jest miasto Mysłowice. W części miejskiej zakres prac obejmuje przebudowę instalacji podziemnych i jezdni chodników, miejsc postojowych czy budowę ronda. Na razie władze miasta decyzji o wypowiedzeniu umowy NDI nie podjęły. W tej chwili jeszcze prowadzimy negocjacje z firmą NDI. Będziemy jeszcze spotykali się z Tramwajami Śląskimi, z naszą spółką akcyjną i dopiero około 14 stycznia podejmiemy decyzję, jak będzie wyglądało nasze działanie, czy zrywamy umowę, czy będziemy tę umowę kontynuowali. Prezydent Mysłowic dodaje, że nikomu nie zależy na chodzeniu po sądach. Wszystkim zależy za to, żeby inwestycja zakończyła się w 2023 roku. Bo właśnie najpóźniej za 12 miesięcy wszystko nie tylko powinno być gotowe, ale też rozliczone. Na przebudowę torowiska i dodatkowe prace inwestorzy pozyskali bowiem unijne dofinansowanie, które może przepaść. NDI nie zgadza się z decyzją Tramwajów Śląskich o wypowiedzeniu jej umowy, a całą winę za opóźnienie inwestycji zrzuca właśnie na samorządową spółkę. Wbrew stanowisku zamawiającego, opóźnienie w realizacji inwestycji nie zostało spowodowane przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, lecz przez okoliczności niezależne od wykonawcy i leżące po stronie zamawiającego. W szczególności w toku realizacji prac ujawniono liczne uchybienia i braki w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji, w tym w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, skutkujące koniecznością czasowego wstrzymania robót oraz wykonania szeregu robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych umową. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Mysłowicach miała kosztować prawie 55 milionów złotych. Tramwaje Śląskie obawiają się, że w związku ze stale rosnącymi cenami całkowity koszt inwestycji wzrośnie, co może być podstawą do dodatkowych roszczeń w stosunku do konsorcjum NDI. Od początku wojny w Ukrainie uchodźcy, którzy trafili do Wodzisławia Śląskiego, mieszkają m.in. w Bursie przy szkole podstawowej numer 28. Opiekuje się nimi 8 osób zatrudnionych przez Urząd Miasta. U nas Charków i Zaporóżie najpierwsze zaczęła się wojna i temu my z dziecko, za bardzo ciężko dziecko wojna dała się i to pojechali, żeby ubezpieczyć dziecko swoje. Na początku mieszkali w salach sportowych, już wszystko w porządku, albo lepiej tut, niżeli na wojnie. Co po niektórzy chcą wracać i to jasno mi to mówią, że oni chcą wrócić, tylko na dzień dzisiejszy nie mają jak. Znaczy oni by mogli wrócić, bo mają mieszkania, ale tam nie ma prądu, tam nie ma wody. Z 4 czy z 2-letnim dzieckiem nie ma takiej możliwości po prostu, żeby oni tam wrócili. Teraz jednak będą musieli pomyśleć nie tyle nad powrotem na Ukrainę, co nad zmianą miejsca zamieszkania. Wszystko przez pieniądze. Radni z Wodzisławia Śląskiego podczas sesji 21 grudnia 2022 roku przesunęli 60 tysięcy złotych z budżetu miasta na inne cele. I tu chodzi o to, że z tych środków miały być opłacone osoby, które tam pracują w tej bursie, które dbają o to, żeby ci Ukraińcy mieli tam odpowiednie warunki. No i w tej chwili okazuje się, według informacji pana prezydenta, tych środków może zabraknąć. Pobyt uchodźców w bursie jest efektem porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatu Wodzisławskiego i Urzędem Miasta. Budżet państwa zapewnia zwrot 70 zł dziennie za każdego obywatela Ukrainy, którym opiekuje się gmina. Żeby miasto otrzymało te pieniądze, musi spełnić szereg warunków, od tych związanych ze standardem, w jakim mieszkają uchodźcy, po zapewnienie im opieki 24 godziny na dobę. Trzeba zatrudnić do tego pracowników, a to kosztuje. W moim przekonaniu jest to wojenka. Tą wojenkę wprowadziła Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego. Ja mam zaszczyt, zgodnie z decyzją mieszkańców, już od prawie 17 lat zarządzać miastem i tego typu wojenek, jakie były w tej kadencji, nie było. W związku z powyższym, w moim przekonaniu, są to tylko rozgrywki polityczne, na których cierpią w tym przypadku uchodźcy.
Dziś na nadzwyczajnej sesji radni mimo próśb prezydenta podtrzymali swoją decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na malowanie bursy, a nie na pracowników, którzy opiekują się uchodźcami. Tym samym 14 stycznia uchodźcy mogą stracić dach nad głową. Część radnych uważa, że rozwiązaniem problemu może być zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Te osoby tam przebywają, pomagają w pewnym stopniu tym osobom. Te osoby w większości są już też od dłuższego czasu w naszym kraju. Czyli niektóre problemy na początku, które mogły zaistnieć w momencie załatwienia dokumentów, poruszania się, to wszystko, nawet jak ktoś miał przewlekłe choroby, zostały już nakierowane i udzielona im pierwsza informacja, w jaki sposób mają działać. Na razie nie wiadomo, czy obywatele Ukrainy będą musieli wyprowadzić się z bursy przy szkole podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim. Nie wiadomo również, jaką decyzję w tej sprawie podejmie wojewoda śląski, który przekazuje rządowe pieniądze gminom na utrzymanie uchodźców. Za kilka dni uczniowie z województwa śląskiego zaczną zimowe ferie. Nie tylko z powodu wysokich cen wiele dzieci nigdzie nie wyjedzie. Żeby jakoś zorganizować im czas, szkoły i inne instytucje przygotowały specjalne zajęcia. Przykładowo w chorzowskim skansenie odbędą się m.in. warsztaty z wykonywania breloczków, zabawa karnawałowa, spotkania z magią czy dzień babci i dziadka. Z kolei 19 stycznia będzie można odwiedzić zagrody i nakarmić zwierzęta, które mieszkają w skansenie. Będzie też sporo o tradycjach i historii. U nas można spotkać się na przykład z góralką, czyli nie musimy jechać w góry. Wystarczy przyjechać do naszej wsi w mieście, jak potocznie mówimy o naszym skansenie, żeby właśnie poznać kulturę górali żyjących na terenie naszego województwa, wykonać przy okazji podczas warsztatów owieczkę z wełny i poznać się, poznać zwyczaje i kulturę oraz tradycje związane właśnie z życiem w górach. W Katowicach w organizację zajęć podczas ferii włączyły się szkoły, ale także instytucje miejskie, jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy MDK. Organizowana będzie także akcja Ferie z Książką. Szacujemy, że tylko jeśli chodzi o te placówki edukacyjne, około 6,5 tysiąca dzieci będzie mogło wziąć udział w tych różnorakich zajęciach. To jest pełen przegląd. Myślimy, że każdy znajdzie tak naprawdę coś dla siebie, bo z jednej strony to są zajęcia artystyczne, warsztaty, na przykład kulinarne, spotkania z książką, rozmowy, prelekcje, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, różne turnieje. Z kolei w Sosnowcu odbędą się m.in. półkolonie, ale także sporo zajęć przygotowały miejskie jednostki kulturalne. W zasadzie w każdej naszej jednostce są przygotowane zajęcia, m.in. warsztaty teatralne, które organizuje Teatr Zagłębia, w MDK Kazimierz też zajęcia m.in. z ceramiki, Klub Kiepury zaprasza z kolei do kina, w muzie będą seanse, jak również w naszej mediatece będą dopołudniowe seanse dla dzieci. Oprócz tego, jeśli dopisze pogoda, w Sosnowcu będzie można także korzystać z wyciągów na Górce Środulskiej, a także ze ślizgawki na stadionie zimowym. Z kolei w Katowicach czynne będą dwa bezpłatne odkryte lodowiska. Segregacja się opłaca. I to dosłownie, bo od dziś w 10 śląskich i zagłębiowskich miastach klienci jednego z hipermarketów za każdą zwróconą plastikową butelkę do 3 litrów pojemności lub aluminiową puszkę mogą dostać pieniądze. Co prawda w postaci bonu, ale zawsze. To pilotażowy projekt systemu kaucyjnego, który ma zachęcać do dbałości o środowisko. Dobrze, żeby to były butelki czyste, niezgniecione, tak żeby ta maszyna mogła wyraźnie odczytać kod kreskowy. To jest bardzo ważne. Nie ustaliliśmy żadnego limitu, także taką ilość, jaką przyniesie każdy klient, będzie mógł wrzucić i pozyskać e-kupony, które następnie będzie mógł wykorzystać danego dnia w naszych sklepach, płacąc za zakupy. Za każdą oddaną sztukę klient otrzyma 15 groszy. Butelki, które trafią do automatu, będą odbierane przez firmy wywożące odpady. I trafiała do ponownej segregacji i do przygotowania do transportu do recyklera. Nie będziemy wozić bezpośrednio ze sklepu oczywiście tych ilości po Polsce. To będzie przeogromna akcja logistyczna związana z gromadzeniem odpadów przygotowanych do takich ilości transportowych. To pilotażowa akcja, ale od 2025 roku wszystkie napoje będą sprzedawane w systemie kaucyjnym, co oznacza, że klient z góry zapłaci za tworzywo, z którego zostało wytworzone opakowanie.
Statystycznie na jednego Polaka przypada ponad 350 kg odpadów rocznie. Wprawdzie świadomość konieczności segregacji odpadów i ponownego wykorzystania surowców rośnie, to jest jeszcze dużo do zrobienia. Tego systemu tak naprawdę w Polsce nie ma, trzeba szukać rozwiązań. Wprowadziliśmy zero tolerancji dla plastiku i na początku 3, potem 8 automatów, których w tym okresie czasu, czyli 4 lat, no, zaczyna się 5 rok, zgromadziliśmy i w ten sposób no, zagospodarowaliśmy około 500 000 plastiku. Butelek. Także to u nas działało, zresztą w Sosnowcu w Urzędzie Miejskim mamy i w jednostkach miejskich zakaz używania plastikowych opakowań. Od teraz plastikowych opakowań po napojach można pozbyć się nie tylko w Sosnowcu, ponieważ w ramach pilotażu kaucyjnego butelkomaty stanęły w sklepach Carrefour m.in. w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie czy w Zabrzu. Co istotne, butelki mogą pochodzić również spoza sklepów tej sieci. Dwie nowe woliery w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie, a w nich rodzime, choć rzadkie i będące pod ochroną ptaki, cietrzewie i głuszce. Obydwa gatunki występują w dużej części Europy. Śląskie Zoo ma już plany związane z tymi zwierzętami. Mam nadzieję, że te głuszce i cietrzewie będą się u nas rozmnażać. Dla nas to jest zawsze taki wyznacznik tego, że te zwierzęta u nas w tym ogrodzie mają odpowiednie warunki. Bez odpowiednich warunków niestety, ale rozmnażanie by się nie udało. W tej chwili mamy dwie kury i jednego koguta, jeżeli mówimy o głuszce, i taka sama sytuacja jest w przypadku cietrzewi. Głuszce żywią się m.in. pędami, owocami i kwiatami. Ich aktywność przypada na dzień. Ciekawe jest wyjaśnienie, skąd wzięła się nazwa gatunku. Jak każdy ptak ma swój śpiew. Głuszec ma też taki śpiew, to jest trelowanie i on ma cztery fazy. Pierwsze to jest klapowanie, trelowanie, korkowanie oraz szlifowanie. I podczas tej ostatniej fazy szlifowania, po prostu on na ten okres szlifowania, to jest mniej więcej 2-3 sekundy, głuchnie. Całkowicie staje się głuchy. Na razie głuszce i cietrzewie trudno wypatrzeć w nowej wolierze, bo nadal trwa ich aklimatyzacja w ogrodzie. Jednak zwierzęta już prawie przyzwyczaiły się do nowego miejsca. Te kuraki przyszły do nas już kilka tygodni temu. One początkowo były płochliwe, stąd te woliery wyglądają tak, jak wyglądają, czyli są pozasłaniane cieniówkami, takimi specjalnymi siatkami, żeby jakby ograniczyć ten stres. One musiały się tutaj przyzwyczaić do zupełnie nowych odgłosów, do nowego otoczenia. Budowa wolier dla cietrzewi i głuszców została częściowo sfinansowana z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, a częściowo z budżetu ogrodu zoologicznego.